I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Chiamano vám českým tutaj poprav v kolejnym materiale, gdybym się tym razem odcinek poświęcony elektrykom. I w tym odcinku zmierzył się kupla bordu, która wygląda tak. I Volkswagen i3, który wygląda tak. Moim zdaniem do żadnego z tych samochodów wózek by się na pewno nie zmieścił, bo to są takie dosyć małe auta. Ale jakbym miał wybierać między jednym a drugim, to wybrałbym chyba i3, z tego względu, że po pierwsze Volkswagen jest dosyć, jeżeli chodzi o elektryki dłużej na rynku niż Cupra. Poza tym ten Born wizualnie jakoś nie przypada mi do gustu w żadnym stopniu, ani z przodu, ani z tyłu. A i3 wygląda jak Golf, albo znaczy no, jak Golf, albo trochę takie większe Polo, a Golf mi się, przepraszam, od którejś generacji zawsze podobał. Co prawda Cupra ma ten silnik elektryczny, tak jak patrzyłem na stronie, o mocy od 50 paru kilowatów. Zysk Volkswagen jest, nie wiem, no ale na zakupy, czy tak myślę, to jedno i drugie auto się myśli, a wy napiszcie w sekcji poniżej w komentarzach, które wy byście wybrali i dlaczego. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. See ya.